Rozbójnik Rumcajs mieszkał już od dłuższego czasu w jaskini w lesie Żacholce, a ten las był tak gęsty i dziki, że kiedy Rumcajs chciał zobaczyć człowieka, musiał się przejrzeć w studni. Rumcajs, powiedział kiedyś do swego portretu w wodzie, musisz sobie znaleźć jakąś pannę. Trudno przecież tak żyć bez gospodyni. Dobrze, powiada na to odbicie Rumcajsa w wodzie. Krętymi dróżkami w gęstwinie doszedł Rumcajs prawie na sam skraj lasu, tam gdzie stoi wielki dąb. Skoczył na najwyższą gałąź, sięgnął ręką do nieba i wyrwał słoneczku 3 złote promienie. Plutł te 3 złote promienie i przeplatał, aż zrobił z nich piękny pierścionek. Delikatny i błyszczący. Akurat w tym czasie do skrzyżowania zbliżały się dwie jiczyńskie panienki. Obie były śliczne, ale każda inna. Czarnowłosa Danka i ta druga Hanka z włosami jak dojrzała pszenica. Pierścionek na skrzyżowaniu dróg zobaczyła pierwsza Danka. Prędko obliczyła sobie, że taki pierścionek wart jest co najmniej 12 dukatów. Znalazłaś pierścionek. A ponieważ to jest mój pierścionek zaręczynowy, musisz mnie wziąć razem z nim? Czemu by nie? Z 12 dukatami mogę wyjść nawet za rozbójnika. Dobrze, zaraz ci pokażę moje gospodarstwo. Ale dwie sroki, co siedziały na dębie i wszystko widziały, zaskrzeczały. Ola Boga, Rumcajs, co ty robisz? Jaka z niej będzie gospodyni? Przecież jej nie chodzi o ciebie. Tylko ten pierścionek za 12 dukatów. Ale Rumcajs był uparty i ani słuchać nie chciał. Patrz. To jest mój zbójecki zamek, powiedział z dumą Rumcajs. Ta, ładne rzeczy ja tu widzę. Wygasłe ognisko i stara skrzynia na zbójeckie łupy. I do tego zupełnie pusta. Wyszłam za mąż za żebraka czy też za rozbójnika? Jazda, leniuchu jeden, marsz mi zaraz na rozbój. Marsz! A ty czego się tu gapisz? Sprzątnij mi zaraz jaskinie. Przynieś chrustu, zapal ogień, ruszaj się! Czego chcesz? Powiedz mi, Rumcajsie, co zrobiłeś z tymi 3 promieniami, które mi wyrwałeś? Jak to co? Pierścionek z nich zrobiłem, ale chyba nie dałem go w dobre ręce. Słuchaj, no, Rumcajs. Ten dąb, pod którym stoisz, strasznie mnie zawsze złości. Ciągle chowa żołędzie pod liście, a ja zawsze muszę jesienią ciężko harować, żeby dojrzały. Może coś na to zaradzisz? Czego tam? Zawołał dąb niegrzecznie. Do kroćce dbom pikarta czy hurrum burum burum bum! Żołędzie, wystąp! I tak już ma być zawsze! I dąb skłonił się pokornie. Świetnie, świetnie! Powiedziało, widząc to słoneczko. A teraz ja tobie pomogę. Wracaj spokojnie do swojej jaskini. I Rumcajs spokojnie wrócił do swojej jaskini. Zobaczył, że Hanka zamiata, a Danka zadziera nosa i ciągle burczy na Hankę. I popędza ją, aby wysłała podłogę klonowymi liśćmi, a za chwilę żąda, żeby to była jedlina albo gałęzie świerkowe. Pomyliłem się. Wyrwało się niechcący z ust Rumcajsowi. Pomyliłem się, nie powinienem wziąć Danki, trzeba było wziąć Hankę. Tak, ale jest już za późno, mój drogi. Teraz będziesz tak tańczył, jak ja ci zagram.
Ale nagle słoneczny pierścionek, który Danka miała na palcu, zaczął tracić swój blask. Blask był coraz słabszy i słabszy, a Danka nie wiedziała, czy ma się złościć, czy płakać. I po to zostałam gospodynią rozbójnika? Ten śmieć nie jest wart nawet 12 groszy. Danka cisnęła pierścionek na ziemię i uciekła drożyną, która wiodła do Jiczyna. Weźmiesz go, Hanko. Rano, gdy słoneczko wstanie, znów zacznie świecić. I tak też bym go wzięła. Ojej, ale ty jesteś taka milutka i czyściutka, a spójrz tylko na mnie. Nie szkodzi. Przecież ja w tym zbójeckim gospodarstwie też się z czasem zabrudzę. I tak zaczęło się wspólne gospodarowanie Rumcajsa z Hanką w zbójeckiej jaskini w lesie Żacholce. Dobranoc.